Jedno pytanie odnośnie młyna na Alei 23 stycznia. Wiem, że pan prezydent kiedyś bodajże prowadził negocjacje z właścicielem. Dochodzą do nas słuchy, że ten młyn został sprzedany. Jeżeli tak jest, to bardzo dobrze. To znaczy, że młyn zyskał właściciela i rzeczywiście obiekt, który dzisiaj zagraża bezpieczeństwu, być może zmieni swoje oblicze. Czy coś w tej sprawie wiadomo? Tego pytania odnośnie młyna na Alei 23 stycznia rzeczywiście prowadziłem rozmowy z właścicielem, właściwie już nie z właścicielem, tylko z komisarzem bodajże spółki jeszcze polskiej po Fipierze, który był gotów za niską kwotę, nie chciałbym publicznie mówić, więc sprzedać to miastu. Natomiast nie wiem, czy to zostało sprzedane. Być może tak. Być może tak. Nic tam na ten temat nie wiadomo. A kopie aktów notarialnych otrzymujemy. Wszystkich pan naczelnik kiwa głową, że jeszcze nie otrzymał takiego aktu, więc być może nastąpiło to w zeszłym tygodniu i akt dopiero do nas kopia idzie, tak? Nie wiem. Pytałem to w kontekście zlokalizowania w tym miejscu, czy pomysłu zlokalizowania w tym miejscu centrum dla młodzieży, tak, o którym mówiliśmy, które miało być finansowane między innymi ze środków unijnych. Jeżeli ten młyn został sprzedany, to trzeba poważnie myśleć o innej lokalizacji, o ile ten projekt jest jeszcze